Gra. Manchester United najlepiej na saksofonie grał Charlie Parker, a ja najlepiej gadam do własnych skarpet i robię inne rzeczy. Materialnie nic nie warte, żeby sprzedać się najlepiej. Widzicie sami, że musiałbym leżeć w sklepie ze śmiesznymi rzeczami, więc wolę nic nie robić i zostać tu w tyle wskutek fobii. Powiem wam, jak się jej nabawiłem. Przykład dał mi kolega, obrotny i przebojowy. Rósł status wokół całej jego osoby, jeździ by opływać mocno w kasę, wykonywał rzeczy. Doprowadzał się do wytrzymałości kresu, zostawiając konkurencję. O suchym pysku dynamiczny przedsiębiorca, głodny sukcesu, szeregowy nuwony, szukający zysku. Zachowywał się, jakby grał w wysokiej lidze. Organizował staff meetingi, bo miał organizer. Surfował po inecie, za pomocą myszki planował promocję w planerze akademickim. Rozdawał gifty fajne, zostawiał memo, bo goniły go deadline. Na ścianie miał dyplom szkoły głównej handlowej, a ja nie wiedziałem, jak go sprowadzić na dobrą drogę. Rozmawiałem z nim, mówił mi: tu i dziś tylko stare dziady nie potrafią zbyt bogato żyć. Ja chcę wyzyskać życie za młodu, ty mnie disujesz z tego powodu, bo sam nie znasz sposobu na sukces i walisz łbem w mur. Nie umiesz się sprzedać, więc mi zazdrościsz. To jak cool. Jego ambicja przerosła jego możliwości, a ja nie chcę być jak on, wewnątrz pusty jak dzwon. Po co gonić za sukcesem, gdy i tak pójdę na zło? Mam do wyboru 7 dni spokoju lub 5 dni zapierdalam. W piątek wieczór klub, w sobotę klub, w niedzielę kac. W poniedziałek powrót po kolejny raz. Kolacja we dwoje w Kalenbergu za 2500, potem felatio w rewanżu za to, co więcej. Fajna jazda, zajebiste loty, dobrze być free, mieć fan i parę złotych. Na ścianie dyplom szkoły głównej handlowej, ja wciąż nie wiedziałem, jak go sprowadzić na dobrą drogę. Ale cóż, bywa tak, kiedy gniot się zakłóźnie tym, że jest kasa, jest władza, jest zajebiście. Jest tyle rzeczy, które można sprzedać, jest tyle zaszczytów, o które trzeba zabiegać. Tę świadomość dał mi kolegę. Tę świadomość dał mi kolega. Tę świadomość dał mi kolega, że najgorzej presję zniesie ten, komu zależy. I tak, przyjaciele, ufne ofita, choć w butach słoma gniecie, zabrał się z powrotem za swoje niskie cele. Już widział wyraźnie jak na dłoni młodzież mówiącą tylko o browarze i komórkowej telefonii. Nagle nabrał wątpliwości, nie, jakie to niemiłe, fajna jazda okazała się. Porówni pochyłek, pokaż słabość, a zostawią cię samemu sobie. Ja to wiem, ty to wiesz, on też się zaraz dowie o tym, że dyplom szkoły głównej handlowej wraz z atrakcjami wprowadza w chorobę. Zaczął ciskać kurwy do komórki służbowej, bo gdy jesteś chory, zachowujesz się tak właśnie. Rachunek jest 16, ty wyjmujesz 20 i każesz wydać do 18 i jesteś wieśniak. Poczucie, iż atmosfera wokół się zgęszcza, maskował słowotokiem i klepaniem po plecach. Myśl, że swój czas trafił na bezistotnych rzeczach, czymś trzeba było zgłuszyć. Zapodał i odleciał, dosięgła go i powaliła konkurencji macka. Rozpłynęły się pieniądze i rozpadła wspólna paczka. Za głowę się trzymał, postawiony pod ścianą, tak jak on dymał, takiego wydymano. Dał mi kolega. Tę świadomość dał mi kolega. Patrzę na siebie, zdawało mi się, że wiem, jednak nic nie wiem, co zrobić. W świecie karier będę zerem, w świecie cwaniaków będę frajerem. Moce materialne to rozpłynie się w tym siwy, mówię mądrze, a każdy jest mądry z perspektywy. Dziś patrzę, jak imponująco dążą do szczytu, a jutro pozazdroszczę im dobrobytu. Siedzę więc w miejscu dalej i rozważam sobie, kto kogo miał sprowadzać na dobrą drogę. Siedzę, jak siedziałem i rozważam sobie.